witam po krótkiej przerwie. Hubert Grygielewicz, portal kulturalny szczecingłówny.org. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. W informacji prasowej, którą dostałem od ciebie, napisałeś, że siedliście w redakcji, stwierdziliście, że nie tylko chcecie pisać o kulturze, ale też chcecie się czynnie do jej tworzenia, przyłożyć czynnie rękę, to znaczy, że próbujecie też trochę tutaj kreować, budować kulturę w naszym mieście. No tak dokładnie było. Jednym słowem, zaczynacie organizować koncerty. Tak, zaczynamy organizować koncerty w mieszkaniach, już mi się teraz myli, mieszkanie. Koncerty w mieszkaniach, na razie skupiamy się tylko na artystach szczecińskich, no i pierwszy koncert mieszgraniowy będzie 21 czerwca, czyli w tę sobotę, ale ta sobota to jest święto muzyki. Czyli na razie takie małe kameralne koncerty, no ale od czegoś trzeba zacząć, a skąd w ogóle pomysł na to, żeby się do prywatnych mieszkań przenieść z muzyką, z koncertem? Wiesz co, pomysł. Gdzieś zobaczyłem po prostu, że w Polsce zaczynają się takie koncerty dziać i pomyślałem, dlaczego by tego nie zrobić u nas w Szczecinie. W Szczecinie takich rzeczy jeszcze nigdy nie było, w Polsce, tak jak mówiłem, dopiero zaczyna. Pomyśleliśmy i wpadliśmy na mieszgranie. Chcemy zrobić cykl, kilkunastu może koncertów, z których będzie można, mamy nadzieję, w przyszłości kupić płytkę z akustycznymi, półakustycznymi wersjami znanych kawałków tych artystów szczecińskich. To bardziej chodzi o to, żeby to był rzeczywiście taki kameralny koncert, gdzie odbiór i relacja widz, artysta jest taka bardzo prywatna, intymna i rzeczywiście intensywna? Czy bardziej chodzi o jakąś elitarność? Bo zakładam, że do takiego mieszkania nie wejdzie wiele osób i trzeba będzie się mocno nagimnastykować, żeby dostać bilet. Jedno i drugie, wiesz, okay. Bo no przede wszystkim właśnie to obcowanie z emocjami, które się wytwarzają w trakcie grania. Siedzisz, no tak jak my teraz. I ja bym teraz grał, powiedzmy, na gitarze, wiesz, jakąś swoją ulubioną piosenkę i ty byś widział to wszystko czuł, no to jest fenomenalne uczucie. A dwa, no właśnie elitarność tych koncertów, no chyba, że ktoś, kto udostępni nam mieszkanie, będzie miał bardzo duże i wtedy będziemy mogli zrobić trochę większy koncert. Na razie myślimy, że to będą występy tak dla, ja wiem, 30 osób, może 40, ale to wszystko zależy od metrażu. 30-40 osób to już nie jest tak mało, a to powiedz w takim razie, jak się można było na taki koncert dostać, bo wiem, że już zgłoszenia chyba do wczoraj przyjmowaliście. Tak, tak. Na ten pierwszy koncert zgłoszenia przyjmowaliśmy do wczoraj i żeby mieć szansę, aby zdobyć wejściówkę na taki koncert, trzeba było wysłać maila z trzema odpowiedziami. My wybierzemy do jutra 10 najciekawszych odpowiedzi. Wyślemy na wszystkim zainteresowanym informację, że widzimy się w sobotę, ale gdzie się widzimy dokładnie, to podamy dopiero w piątek wieczorem w ramach takiej niespodzianki. Do ostatniego momentu fani nie będą wiedzieli i to będzie za każdym razem, na każdym koncercie mieszgraniowym, fani nie będą wiedzieli, dokąd tak naprawdę pójdą. Ale to będzie informacja tylko dla tych ludzi, którzy mają wejściówki, czy też... Tylko dla tych. Aha, no to rzeczywiście elitarnie. Powiedziałeś 10 najlepszych odpowiedzi, mówiłeś wcześniej 30-40 osób, to ta reszta, to rozumiem jeszcze bardziej elitarnie, no, tak już, to znaczy, wipolskie wejścia? Nie, no pamiętaj o tym, że gospodarze też otrzymają od nas kilka wejściówek za to, że dzięki ich gościnności będziemy mogli zorganizować koncert. Rozumiem. Czyli... No a poza tym jeszcze nasza ekipa, cała producentka, czyli to też jest kilka osób, jakby nie patrzeć, bo będziemy nagrywać. Nie, no i bardzo dobrze, bo rozumiem, że to też taki koncert w gronie, w cudzysłowie mówiąc, rodzinnym, tak na dobrą sprawę, czyli w gronie tak. Przyjaciół, w gronie znajomych. Przyjaciół, w gronie takim rodzinnym, w gronie no, największych, myślę, fanów, bo no, no, trzeba się postarać, a najwięksi fani wydaje mi się, że mają właśnie takie samo zaparcie, żeby jednak zrobić coś więcej niż taki przeciętny odbiorca muzyki, czyli nie kupią bilet, ale postarają się. Czyli można się pokusić coś o takie stwierdzenie, że no, bo to, że nie robicie dla szerokiej publiczności tych koncertów, no to jest jakby oczywiste, jeżeli chodzi o formę tego, ale też robicie trochę tak sami dla siebie, żeby było fajnie, żeby było miło. Żeby... To znaczy, ja jestem odbiorcą muzyki, bardzo lubię słuchać, i więc no, też robię to dla siebie. Przede wszystkim robię to dla tych muzyków, żeby oni mogli się pokazać i dla fanów, żeby oni mogli poznać tych muzyków właśnie tak, no prawie że od kuchni. Tak bliziutko do nich podejść, później z nimi porozmawiać, wiesz, wymienić spostrzeżenia, zrobić sobie zdjęcie.
porozmawiać, pośmiać się i posłuchać dobrej muzyki. Stawiacie w tym projekcie na naszych lokalnych szczecińskich muzyków, szczecińskie zespoły? Póki co tak. Zakładamy, że ta pierwsza edycja, która będzie liczyła, mam nadzieję, około 6, może 7 koncertów, to będą muzycy ze Szczecina bądź okolic. A w przyszłości, no to kto wie, no być może zainteresują się również artyści z Polski, a może nawet z zagranicy i będą chcieli przyjeżdżać i grać takie koncerty. Pamiętaj też o tym, że na zachodzie takie house gigi, te granie w domach, w mieszkaniach jest bardzo popularne i tam nawet ci najwięksi artyści występują na salonach. Więc kto wie. Dobrze. A tak z czysto technicznych spraw, te mieszkanie, którym teraz dysponujecie, to jest jakiś poważny metraż? Czy w sensie bardziej 50 metrów, czy 150? Tak z ciekawości. Chciałbym sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Powiem ci, że dokładnego metrażu nie pamiętam, ale sprawdzaliśmy, te 30-40 osób tam się powinny zmieścić. Na podłodze, na poduszkach. Będziemy blisko siebie, będzie jeszcze fajniejsza atmosfera. Także no, szukamy takich mieszkań, to na pewno nie będą kawalerki, umówmy się, no bo nie będziemy tutaj powielać idei Łukasza Jakubiaka, tylko chcemy zrobić jakiś swój format. Taki właśnie na te 30-40 osób, myślę, że to jest taka optymalna ilość dla takich małych koncertów, jeżeli chodzi o audytorium dla muzyków. Ja już chyba mam w głowie jedno mieszkanie kolegi, gdzie by się zmieściło z 30-40 osób. Kuba, może u ciebie. Nie, no do mnie to raczej nie wejdą, ale naprawdę kolega jest aktualnie w Londynie, musiałbym sprawdzić, czy mam gdzieś klucze do niego. O, wiesz, myślę, żeby się ucieszył, gdyby zobaczył relacje z koncertu w jego własnym mieszkaniu. My jesteśmy jak najbardziej otwarci, wiesz. I na propozycje artystów, na propozycje potencjalnych gospodarzy. Będziemy musieli o tym pomyśleć przy następnych koncertach. 21. Ohokoko. Ohokoko, Ala i Marek. Bardzo fajnie. A jakie macie ewentualnie plany? Już możemy coś zdradzić? Z kim rozmawiacie o ewentualnych następnych? Rozmawiamy z kilkoma artystami szczecińskimi, ale na razie nie mogę powiedzieć z kim. Są to znane nazwiska na pewno. Nie zdradzajmy tajemnicy jeszcze. Czy kolejne koncerty będą się odbywały jakoś w najbliższych miesiącach, przez wakacje, czy dopiero po wakacjach, jak wszyscy wrócą z urlopów? Zobaczymy. To też rozmowy są prowadzone. Czy ruszymy od razu w lipcu, czy ruszymy w sierpniu? Myślę, że kwestia rozwiąże się w ciągu kilku najbliższych dni, tygodni. No w lipcu my będziemy świętowali swoje urodziny, więc myślę, że coś może tam będziemy szykowali. No ale dobrze. Na razie nic ci nie zdradzę, mój drogi, nic. Okej, to ja w takim razie już ciebie nie ciągnę za język. Nic, tylko pozostaje mi życzyć powodzenia 21. No nie dziękujemy. Odpalcie projekt i mam nadzieję, że się uda i będzie można te koncerty powielać i przeprowadzać. Nie dziękuję i Kuba, no jak będą następne koncerty, to zapraszam do wysyłania maila na zgłoszenie. No, zakładam, albo robimy u ciebie koncert i wtedy możesz zaprosić jeszcze kilku znajomych. Jeżeli zrobi się to o tym głośno, to myślę, że wszyscy będą chcieli się na taki koncert elitarny, jak powiedzieliśmy, dostać. Dziękuję za rozmowę. Hubert Grygielewicz, szczecingłówny.org. Króciutka przerwa. Po przerwie kolejny gość.